Dzień dobry Państwu. Po tak znakomitym wystąpieniu mojego kolegi wojewody i tle historycznym niewiele tu zostało do powiedzenia. Panie wojewodo, panie marszałku, koledzy i koleżanki samorządowcy, drodzy rolnicy, szanowni państwo, mieszkańcy Ostródy. Myślę, że polska wieś dzisiaj mówi tak, że ten rok to był raczej dla letników, a nie dla rolników. Kilka spraw muszę tu powiedzieć, ale obiecuję, że to nie będzie długo. Szczególnie my mieszkańcy, nie tylko przecież Ostródy, ale miast, gdzie tak naprawdę nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą ciężką pracą, jaką wykonują rolnicy, no niektóre informacje warto jest znać, bo jeśli marszałek ma swoje hasło i powie pewnie tutaj o myszy i cesarzu, a ja powiem tak, nie wiem, ile tutaj jest rolników na tym placu, ale wszyscy tu zgromadzeni jesteśmy z rolnictwem związani, albo w sposób bezpośredni, albo pośredni, bo te plony, które zbierają rolnicy, one zostają na naszych stołach i my je spożywamy. Pani Zosia Stankiewicz tu mówiła o różnego rodzaju konfiguracji międzynarodowej, a ja mówię, kupujcie przede wszystkim polskie produkty, tamte odkładajcie na bok, bo to jest bezpośrednie wsparcie rolnika. Lepszego wsparcia nie ma. Jeżeli idziemy i wybieramy produkty polskie, to ci ludzie dostają te pieniądze, które my zostawiamy w tych sklepach. Co prawda czasami mówi się o lichwie, bo tak często bywa, że pośrednicy zarabiają na więcej, rolnik z tego ma najmniej. Ale i nad tym też pracujemy. Tylko teraz, jak wspomniałem o tych letnikach, że pogoda wybitnie turystyczna przez cały rok, to chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że tylko w regionie warmińsko-mazurskim szacunek strat, uwaga, to jest w granicach między 700 a 800 milionów złotych, w powiecie ostródzkim, tu gdzie jesteśmy, na naszej ziemi, szacunek strat dla rolników wynosi w granicach 63 milionów złotych. To są ogromne pieniądze, które po prostu powinny zostać w kieszeniach rolników, nie zostaną ze względu na pogodę, jaka była. Największa powierzchnia w kraju, ponad 500 tysięcy hektarów, tam wystąpiła susza. Wiadomość jedna jest dobra i tu jest gorące podziękowania dla służb rolnych, ODR-u, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnicza, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o województwa, o wykonanie najcięższej pracy, czyli oszacowanie strat. Od 14 września praktycznie wnioski powinny wpływać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rolnicy powinni spodziewać się pierwszych odszkodowań. Oczywiście kwestia tylko i wyłącznie czasu. Najpierw ci, którzy mają 70% strat, a później ci do 30%. O tym trzeba mówić, bo my często, zwracam się do mieszkańców Mieszczuchów, nie wiemy o tym, z jakim faktycznie problemem ci ludzie się po prostu borykają. No, gdzieś to tam wszystko ginie. Kończąc, powiem tak, oczywiście przyłączam się do wszystkich tych życzeń, gorących podziękowań. Od dwóch miesięcy jestem poza resortem rolnictwa, ale wieś i sprawy rolnictwa są mi w dalszym ciągu bliskie i będą bliskie. Możecie Państwo, mówię do rolników w tej chwili, mówię do służb rolnych, możecie liczyć na moje wsparcie i moją pomoc. Bardzo dziękuję za kolejny ciężki rok. Dzisiaj na mszy odpustowej na Dożynkach w Wieczwałdzie arcybiskup święcił nasiona i powiedział coś wymownego. Oby was ochroniło to święcenie przed gradem, suszą, innymi klęskami. Tego wam życzę, żeby ten następny rok gospodarczy rolny był zdecydowanie lepszy niż ten. Dziękuję bardzo.